Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest czwartek. Tak, czwartek. Jeszcze tego samego tygodnia, co ostatni vlog, czyli ja jeszcze jestem w domu do dzisiaj i jutro. I od poniedziałku już normalnie idę do pracy. Zrobiłam sobie brwi, rzęsy, nałożyłam trochę korektora i bronzera. Podkładu nie mam, dlatego że muszę wyjść. Słuchajcie, znowu pilna, nagła sytuacja i muszę iść do dentysty. Po prostu mam tak dosyć swoich zębów, że wy sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. Wczoraj się zapisałam, ale zapisałam się na 21. Na szczęście dzisiaj ktoś się zadzwonił, że nie może przyjść, więc ja wskoczyłam na jego miejsce i muszę jakoś wcześniej chwilę wyjść, bo muszę iść też do bankomatu po kasę, bo nie mam przy sobie gotówki. Także na razie jeszcze jestem w tej mojej domowej sukienko-piżamie z Pepką, lodyżkę, co kiedyś kupiłam. Chodzę w niej po domu, bo w niej jest bardzo wygodnie, ona jest bawełniana. Natomiast jest trochę długa, bo jest aż do kolan i trochę mnie to wkurza, bo jest mi po prostu ciepło, ale sobie ją tak podwijam, wiecie. W ogóle teraz jak patrzę na swoje nogi, jestem tak pogryziona. Mam takie plamy czerwone, wielkie bąble, że to jest niesamowite. Właśnie ostatnio we vlogu chciałam wam powiedzieć, że jest tak gorąco, że nie ma ani os, ani komarów. I właśnie wtedy w nocy pogryzły mnie komary, ale słuchajcie, tak mocno. Ja mam po prostu wszystko pogryzione. Tu jakieś w ogóle, Boże, ale jakie kropy wielkie, czerwone. Ja nie wiem, jak mi jakieś uczulenie albo jakieś muchy końskie je pogryzły. Nie mam pojęcia. W każdym razie... Tak, będę zaraz wychodziła. W ogóle ostatnio wy mi też we vlogu pisałyście, w komentarzach pod vlogiem o Etiaxilu. Wiecie co, ja kiedyś miałam ten Etiaxil raz czy dwa razy. Ja ogólnie teraz mam bloker stosuję, natomiast ja mam bardzo wrażliwe pachy. Problem polega na tym, że ja nawet jak nie będę go stosowała od razu po goleniu, odczekam te 2-3 dni, żeby ta skóra, tak wiecie, nie była taka mega podrażniona, to i tak mnie mega szczypie, mega, no ale faktycznie, to jest takie szczypanie, że ja, słuchajcie, jak wieczorem sobie nałożę cienką warstwę tego Etiaxilu, to prawdopodobnie koło 12-1 w nocy będę już musiała iść go zmyć, bo nie mogę wytrzymać, tak mnie swędzą te pachy i zastanawiam się, czy istnieje jakiś taki bloker, który jest mega delikatny. Pisałyście mi też o zielonym Etiaxilu. Ja zielonego, szczerze mówiąc, nigdy nie miałam, nie wiedziałam, że w ogóle takie istnieje. I jestem ciekawa właśnie, do jakiej on jest skóry, bo mówię, ja mam samą w sobie podrażnioną, a jeszcze jak ogolę, to już w ogóle jest podrażniona, ale no, nauczyłam się, że trzeba odczekać ten jakieś tam 2-3 dni, żeby, wiecie, ta skóra trochę doszła do siebie, ale u mnie to i tak nie zdaje egzaminu, także... Nie wiem, co by tu kupić. Na szczęście, słuchajcie, upały się chyba kończą, bo patrzyłam na taką długoterminową pogodę na Pomorzu, i było napisane, że ostatni taki gorący dzień ma być w poniedziałek, czyli w zasadzie już od poniedziałku nowy tydzień ma przynieść ochłodzenie, znaczy ochłodzenie 26 stopni na początek i potem ma spadać ta temperatura chyba do 22, także już cieplej ma nie być na szczęście, także daj Boże, żeby tak było, bo po prostu paść można z tego ciepła. No dzisiaj jest bardzo ciepło, dzisiaj miał być najcieplejszy dzień całego lata i... Prawdopodobnie jest, nie wiem, ja siedzę w domu przy wiatraku cały dzień, nigdzie nie byłam, dopiero teraz wychodzę, więc zaraz się przekonam. Także słuchajcie, będę się z wami na razie żegnała i pewnie jak wrócę jeszcze, sobie chwilę z wami pogadam. Pomyślałam, że pokażę wam, w czym idę ubrana, a tak naprawdę to chcę wam pokazać spodenki. W sumie tylko, ale przy okazji spodenek pokażę wam cały strój dnia, chociaż to nie jest nic skomplikowanego. Ja mam bluzkę, spodenki i klapki. W każdym razie chcę wam to pokazać, dlatego że ostatnio, przedostatnim vlogu pokazywałam wam, że kupiłam sobie spodenki ze Stradivariusa, a wtedy co pokazywałam też taką bluzkę w panterkę. I właśnie dzisiaj mam te spodenki, więc chcę wam pokazać, jak one wyglądają. Jeśli chodzi o bluzkę, to mam ten top z New Looka. Kupiony już dawno, dawno temu. Rzadko go noszę, znaczy rzadko go nosiłam do tej pory, bo zapomniałam o nim i teraz jakoś tak go zaczęłam nosić. On jest bardzo fajny i przewiewny. I to są właśnie te spodenki, słuchajcie. One są z wysokim stanem, więc spokojnie można sobie założyć krótszą bluzkę, albo po prostu jak macie krótsze bluzki, to właśnie takie spodenki są fajne, bo nic wam nie wyłazi, możecie sobie, brzuch wam nie wyłazi. Także one są pod tym względem fajne. Ja wziąłam rozmiar 40, więc są troszeczkę luźniejsze i fajnie. Ja nie lubię takich, wiecie, o takich, to są takie bardzo obciśnięte, bo nie dość, że nie podobają mi się, jak wyglądają, to jeszcze człowiek tak się dziwnie czuje, jak jest 40 stopni w słońcu, wiecie, o co chodzi, takie jeszcze przygnięte do ciała spodenki. I do tego mam co? Torebkę z mango oraz klapki z H&M-u. Te klapki ogólnie już długo ze mną na pewno nie pobędą, bo Frania trochę je obgryzła z jednej strony, nie wiem w ogóle czemu. No, butów raczej nie gryzie, nie wiem co jej się stało. W każdym razie trochę je obgryzła i ten sezon je ponoszę, a w przyszłym sezonie nie wiem co będzie. Ja jakiś czas temu pokazywałam wam też klapki takie z TK Maxa i cały czas zastanawiam się, co powinnam z nimi zrobić. Takie skórzane, na takich paskach czarnych, takie brązowe.
Takie same są też Birkenstocki, a to jest jakaś firma, która robi, hiszpańska chyba, która robi też skórzane klapki, one właśnie są w TK Maxie. I jeszcze ich nie miałam, cały czas się zastanawiam, co z nimi zrobić, dlatego że mam wrażenie, że moja noga jest trochę za szczupła do tych klapek i czaję się na Birkenstocki. Znalazłam na Eastend takie na jednym pasku z klamrą i one teraz kosztują, brązowe, kosztują 179 zł. Dużo, bo dwa razy tyle, ile te moje z TK Maxa, ale z drugiej strony wydaje mi się, że zgrabniej wyglądają i nie wiem, czy słuchajcie, nie zaryzykować i nie kupić sobie właśnie tych Birkenstocków. Muszę przemyśleć to. Dużo czasu nie mam, bo kończy mi się termin oddania tych w TK Maxie, także nie wiem. W TK Maxie ostatnio mierzyłam jakieś Birkenstocki i one są trochę inne niż te, co kupiłam, dlatego że 41 było sporo za duże, więc chyba bym musiała brać tam akurat z tych swój numer, także nie wiem, muszę to przemyśleć. Muszę przemyśleć, zanim lato się skończy. W ogóle mam też nadzieję, że przyjdą moje sukienki z HM-u, bo niby są wysłane, ale to trwa i trwa, słuchajcie. Najpierw od zamówienia jest taki dość długi czas, zanim dostajecie maila, że zostały wysłane i potem jak już dostaniecie tego maila, to znowu musicie ileś tam czekać, aż ten towar do Was dojedzie, także no. Uciekam i do później. Hej, witajcie w piątek, jest przed godziną 12. Ja właśnie się ubrałam i pokażę Wam, co mam na sobie i będę wychodziła do moich rodziców, ponieważ tam przyszła moja paczka z HM-u. Tak, słuchajcie, w końcu ona przyszła. Jestem bardzo ciekawa tych sukienek. W ogóle dzisiaj pogoda jest chyba się zmieniła trochę, jest chłodniej, znaczy w domu jest mega gorąco, bo to jest nagrzane od po wczorajszym dniu, wczoraj była taka patelnia, a dzisiaj widzę, że już słońce zaszło, było od rana słońce, teraz zaszło i tak jakiś wiatr, jest, mają być burze, także słuchajcie, niech ta pogoda się w końcu zmieni. Ja jestem jeszcze w takim letnim stroju i zaraz Wam pokażę, mam tą bluzkę z House'a, słuchajcie, jak kupuję bluzki za 7 zł, to najczęściej je potem noszę. Ja sobie tutaj wsadziłam spodenki, bo to są te spodenki z Zary z wysokim stanem, ta bluzka ma taki dość duży tutaj dekolt z tyłu, ona jest naprawdę bardzo fajna. I oczywiście klapy z HM-u standardowo. Mam też tą torbę z Pumy, bo mam tu pojemniki, bo czasami moja mama mi jakąś zupę da albo coś, to wiecie, sobie chowam w te pojemniki. I będę brała tą paczkę z HM-u, więc w zasadzie torebki nie potrzebuję, bo telefon mam z tyłu w kieszeni, w spodniach, a portfel sobie tutaj wrzuciłam. Także idę tak na szybko i wracam i pokazuję Wam moje nowe sukienki. Hej, witajcie w sobotę. Wczoraj nie nagrałam Wam już tego urywku z sukienkami z HM-u, dlatego że jak przyszłam, to zrobiło się tak ciemno, a potem powiem Wam szczerze, bo miała być burza. No oczywiście dwa razy, jak wiecie, zagrzmiało i to było wszystko. Padało może 3 minuty. Potem wieczorem już jakoś mi się nie chciało. Oglądałam też filmy, o których Wam zaraz powiem i tak jakoś ten wieczór zleciał. Natomiast dzisiaj w nocy się obudziłam, bo słuchajcie, było mi tak zimno, że musiałam zamknąć okno. Ja miałam tylko co prawda uchylone, ale coś dziwnego było i rano też było tak chłodno, ale teraz zobaczcie, już jestem cała zgrzana, poszłam na zakupy, jest godzina w pół do pierwszej. Mój tata akurat był na działce i przechodził i przyszedł po mnie i zeszliśmy na dół. Poszłam do Biedronki, na chwilę do Rossmana i tak pokrótce Wam pokażę, co kupiłam. Tu nie ma nic wielkiego, żadnych wielkich zakupów, tylko takie drobne rzeczy kupiłam, bo ja byłam ostatnio na zakupach. I najpierw pokażę Wam może z Rossmana, słuchajcie. Dezodorant Nivea Protect and Care, to jest ten zapach typowego kremu Nivea. Typowego kremu Nivea. Ja go najbardziej lubię, on się sprawdza w każdą porę roku, nawet jak jest gorąco, to ten zapach nie jest taki męczący i przytłaczający, dlatego go kupiłam i ja się nim pryskam cała, pryskam się pod pachami, zależy jak mi tam leży. Kolejną rzeczą jest, są chusteczki do higieny intymnej. Ja miałam takie jedne, w zasadzie mam, ale słuchajcie, zawsze gdzieś w torebce zapomnę domknąć i one mi po prostu wysychają. Także kupiłam sobie nową paczkę i one kosztują 3 ileś. Ja w ogóle myślałam, że to są po 2 z hakiem, ale jak się okazuje to 3,50, coś takiego. No i dobra, jeśli chodzi o Biedronkę. Szczypior. Dzisiaj rano robiłam sobie jajecznicę i tak mi właśnie zabrakło tego szczypiorku. Ja kupiłam ostatnio, ale chyba go właśnie z Biedry nie wzięłam, także kupiłam sobie nowy. Ser, w sumie nie wiem do czego, jak nie jem chleba, najpierw do tych chlebków może w sumie, bo od 4 dni nie jem tego chleba i jem inne rzeczy, ale to może też Wam zrobię osobny filmik. Ja słuchajcie, też Wam chcę zrobić filmik o pielęgnacji twarzy i dekoltu, natomiast jest, zobaczcie, tak gorąco, że aż po prostu mi się nawet nie chce takich filmów nagrywać, bo tam trzeba ładnie wyglądać i w ogóle, a ja zobaczcie jak ja wyglądam, no zawsze zgrzana, spocona i w ogóle. Kupiłam 2 czekolady, dlatego że w Biedronce jest promka, że jak się kupi 2, to się płaci za nie 5 zł, jakoś tak. Jedna wychodzi po 2,49. I
jogurt naturalny. Ja teraz jem często właśnie pomidorka z, na przykład z rzodkiewką i z jogurtem naturalnym i do tego czasami szpinak sobie dorzucam. Takie coś, jak to się nazywa? Riso. No riso, to jest karmelkowy ryż. Tak nie kupuję za często takich rzeczy, ale czasami jak tak o właśnie przechodzę, to sobie kupię. To jest jakiś serek biobakoma truskawkowy. Nie wziąłam go dlatego, że jest bio, tylko dlatego, że tylko taki był. Innego nie widziałam z innej firmy. Chyba jeszcze danio stało, ale coś ostatnio mi danio nie smakował. Ketchup Heinz, ja go bardzo lubię, łagodny. To jest chyba najlepszy ketchup w ogóle, jaki istnieje. Smoothie, to jest też mój ulubiony smak z ananasem i z kokosem. Dodatkowo kupiłam jeszcze, o, taką zawieszkę do łazienki. Niestety, wiecie co, ta taka z Biedronki, którą kupiłam ostatnio, to była chyba Domestos. Ona bardzo szybko się wypukała i ten niebieski kolor po prostu może był przez 2 tygodnie. Tam coś jeszcze jest, ale już kolor niebieski nie leci, także gówniana ta spłuczka. Więc teraz wziąłam takie wiosenne kwiaty, sobie włożę, zobaczymy. Ja mam oczywiście dwie takie zawieszki w toalecie, no ale wiecie jak to jest. Ja muszę mieć 10, dwie nie mogą być. Jestem jakąś maniaczką tych, słuchajcie, zawieszek. Śliwki, takie duże, ja je też lubię. Wzięłam sobie, nie wiem ile tu jest, ale chyba z pół kilo, tak mi się wydaje. I jedną paprykę. Ja, słuchajcie, bardzo papryki nie lubię, ale ostatnio sobie robiłam też takie wrapy z kurczakiem, właśnie ze szpinakiem i brakowało mi tam czegoś i pomyślałam sobie, że może papryka. Mówię, samej tak nie zjem, ale gdzieś tam jak dorzucę, to myślę, że spoko. Zresztą chcę zobaczyć, czy franulka będzie jadła. Podobno króliki też jedzą paprykę. I teraz opowiem Wam o dwóch filmach, które ostatnio obejrzałam. W zasadzie jeden oglądałam wczoraj, a jeden przez wczoraj. Tak. I słuchajcie, pierwszym filmem to jest film, który leciał ostatnio w kinie, nawet nie wiem, czy jeszcze nie leci. Jestem taka piękna. To jest dość sławny, słynny... A teraz opowiem Wam o dwóch filmach, jakie ostatnio widziałam. Pierwszym filmem jest film bardzo świeży, który jeszcze chyba jest w kinach, albo był przynajmniej ostatnio. Jestem taka piękna. To jest film, wokół którego jest dość głośno, było dość głośno jak wszedł do kin i ogólnie dużo dziewczyn się zachwyca tym filmem, bo to jest, nie wiem jaki to jest gatunek filmowy, dla mnie to jest dramat i powiem Wam od razu, że ja go oglądałam po angielsku, ponieważ ciężko jest go znaleźć z racji tego, że to jest taka świeżynka, jest go ciężko znaleźć po polsku, ale ja go jeszcze raz obejrzę, bo albo ja go nie zrozumiałam, albo po prostu nie wiem o co chodzi, bo mnie on jakoś nie powalił na kolana ten film. Chodzi o to, że jest dziewczyna, mieszka sobie gdzieś tam w Nowym Jorku, która jest, nie wygląda jak top model, ona nie jest gruba, ona po prostu nie wygląda jak top model i bardzo źle się czuje sama ze sobą i jeszcze się pogrąża w tym, je słodycze, pije kole, wino i tak dalej, nie wierzy w siebie, nie ma pewności siebie, nie ma, jakąś ma tam dziwną pracę, której nie lubi i tak dalej, nie ma chłopaka i nagle, słuchajcie, uderza się w głowę i wszystko się zmienia, w sensie z zewnątrz nic się nie zmienia, natomiast zmienia się jej myślenie o samej sobie, o tym, jaka jest i nagle patrzy w lustro i widzi piękną kobietę. I słuchajcie, do tego momentu było spoko, tak sobie pomyślałam, że to będzie fajny film, ale wiecie co, jak ona nabrała tej pewności siebie i chodziła po tym mieście i ogólnie ludzie sobie z niej bekę kręcili, a ona dalej wmawiała sobie, jaka jest piękna i cudowna, to tak już miałam takie mieszane uczucia. Oczywiście summa summarum dochodzi do tego, co chciała, czyli ma super pracę, w wielkiej korporacji, ma fajnego faceta, w ogóle jeździ na jakieś tam pokazy i tam inne takie z tą swoją firmą i tak dalej, czyli jakby wszystko to, co gdzieś tam było w jej marzeniach, teraz stało się realne i co za tym idzie, traci przyjaciół swoich, ble, 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 tak standardowo, po czym znowu uderza się w głowę i znowu wraca jakby to ta jej pierwsza wersja. Czyli tej osoby takiej zahukanej, która siedzi w domu i boi się w ogóle spojrzeć w lustro i nie wiem, coś ten film ma takiego, że chce się go oglądać, ale z drugiej strony powiem Wam, że trochę nie do końca przemawia do mnie to, w jaki sposób jest to wszystko pokazane i nie wiem, dajcie znać, jeżeli oglądałyście ten film, jakie macie wrażenia po nim, czy Wam się podobał, czy nie. Ja jeszcze raz na pewno go obejrzę, jak tylko pojawi się z napisami i no i zobaczymy wtedy, ale póki co tak... Nie wiem, nie wiem co o nim myśleć. A drugi film to był film zupełnie znaleziony przypadkowo. Weszłam w sekcję thrillery, ponieważ ostatnio mówiłam Wam, że tak za horrorami jakoś nie przepadam.
I weszłam w thrillery i był film, który nazywa się W ukryciu. Słuchajcie, to jest film, którego historia będzie w większości z Was znana. Kto ogląda thrillery i horrory, to będzie mniej więcej, jest jakiś dom nawiedzony. Reszty Wam nie powiem, bo one wszystkie tak samo, te filmy, mniej więcej akcja przebiega w tych filmach. Natomiast, mimo tego, że tą historię już widziałam w innym filmie, jednym czy dwóch, to on trzyma cały czas napięciu i to w taki sposób, że powiem Wam, że co jakiś czas aż tak skoczyłam, wiecie, tak się, jak coś się tak zadziało takiego dziwnego w tym filmie, także on jest naprawdę spoko. Ja bym go może faktycznie bardziej nazwała horrorem, mimo tego, że tam nie ma rozlewu krwi i tak dalej, ale jest taki, wiecie co? Dziwnie przerażający, więc jeżeli lubicie takie filmy, to też serdecznie Wam polecam, żebyście sobie go obejrzały. I to chyba... O Boże, jeszcze jeden film widziałam. To jest w ogóle, słuchajcie, hicior, dlatego że ja wczoraj, przedwczoraj, włączyłam sobie... leciałam po kanałach i włączyłam sobie kanał, który nazywa się Paramount Channel. Jakoś tak. Paramount? Jakoś tak, no nie wiem. Ja tam nie dojeżdżam w ogóle do tego numerka, bo to jest na 324. Ja tylko krążę wokół tych pierwszych. Ale jakoś tak sobie przelatywałam. I właśnie doszłam do tego kanału, do tego kanału. I patrzę, że leci Vanilla Sky. Ja nigdy tego nie widziałam, tego filmu. I on jest z 2001 roku. I wiem, że dużo osób ten film gdzieś tam polecało, że dużo z Was lubi ten film. Natomiast ja jakoś nigdy nie miałam ochoty go obejrzeć. Nie wiem czemu. I włączyłam się w 1/3 tego filmu mniej więcej. I powiem Wam tak, nie zrozumiałam nic. Natomiast okazało się, że wczoraj, czyli następnego dnia, leciała powtórka i znowu go łączyłam, skupiłam się, postanowiłam oglądać go od samego początku i muszę Wam powiedzieć, że film jest naprawdę dobry. Gra tam Tom Cruise, Penelope Cruz i Cameron Diaz i jestem w szoku, dlatego że ja Toma Cruise'a jako tako nie lubię. Ja lubię Ostatniego Samuraja, uwielbiam go w tym filmie, po prostu wow, to jest jeden z moich ulubionych filmów. Natomiast jako osoba Tom Cruise jest dla mnie taki, nie wiem, ma coś takiego dziwnego w sobie, czego ja nie lubię, ale muszę Wam powiedzieć, że w tym filmie zagrał naprawdę świetnie, w ogóle ten film jest bardzo fajny, cała ta fabuła, to co tam się dzieje, daje do myślenia, muszę Wam powiedzieć, także... Trochę sobie pooglądałam tych filmów, no ale wiecie, siedziałam w domu, to co miałam robić. A teraz przeniesiemy się na chwilę do drugiego pokoju i pokażę Wam jeszcze te sukienki z HM-u. Jak pewnie zauważycie, po innym makijażu i po pomalowanych paznokciach jest kolejny dzień, ale słuchajcie, ja wczoraj znowu coś zaczęłam robić i zapomniałam, że mam Wam dograć tą końcówkę z tymi sukienkami. Dlatego dzisiaj zrobimy takie krótkie mierzymy i pokażę Wam, jak one wyglądają na mnie, te trzy sukienki. Ja jeszcze nie podjęłam decyzji, czy którąś z nich w ogóle zostawię, bo mam wątpliwości. Zaraz zobaczycie, jakie to są wątpliwości. Zaraz Wam o nich powiem. Natomiast te trzy sukienki są w rozmiarze S i wszystkie są z wiskozy, także fajnie na lato, bo wiskoza jest przewiewna, natomiast gorzej już z tym, że ona potrafi prześwitywać i właśnie tak tutaj jest z tymi sukienkami, że one trochę prześwitują, ale zresztą zaraz to zobaczycie. I pierwsza sukienka jest w paski. Ona, tak jak już tutaj widzicie, ma wiązane te ramionczka, co z jednej strony jest fajne, dlatego że czasami te dekolty są dość duże, więc możemy sobie to regulować. Jeśli chodzi o długość, to zobaczcie, jest przed kolana, więc jest całkiem spoko, nie jest to żadna mini. Natomiast ona trochę prześwituje. Mam teraz czarną bieliznę, specjalnie taką założyłam, bo będę miała też czarne sukienki. I wydaje mi się, że jest trochę prześwitująca. To też zależy, wiecie co, czy stoicie tak jak ja bezpośrednio przed oknem, czy na przykład w drugim pokoju, jak sobie stanę, to ona w ogóle nie prześwituje. No ale wiecie, jednak, no ten materiał jest na tyle cienki, że gdzieś tam coś widać. Ogólnie ona delikatnie jest stąd rozszerzana, ale to też nie jest taki, wiecie, rozkloszowana na maksa sukienka. Ogólnie ona mi pasuje. Pasuje mi, bo jest miła, fajna w dotyku, ale też zwróćcie uwagę na to, że jak na S-kę, to zobaczcie, ona jest tutaj bardzo szeroka. I ramionczka regulowane są fajne, jeśli chodzi o ten dekolt, w sensie o długość tego dekoltu. Natomiast nie zniwelujecie tej szerokości, dlatego że im bardziej podciągacie, to ona się na plecach marszczy. Także jeżeli, a ja też mam czym oddychać, więc ja nie jestem płaska, także jeżeli nosicie rozmiar na przykład S, to ja nie wiem, czy ich seska nie będzie dla Was za duża, bo ja normalnie noszę M-kę i zobaczcie, ta S-ka jest taka... No ale z drugiej strony na lato może i taka sukienka powinna być, no nie wiem. Niektórzy nie zwracają na takie rzeczy uwagi, ja zwracam na wszystko, dlatego Wam mówię. Ona kosztuje 39 zł, ja ją kupiłam w promocji za 31 i teraz pokażę Wam drugą sukienkę.
I teraz będzie sukienka numer 2. To jest dokładnie ta sama sukienka, co widzieliście przed chwilą, tylko ona nie ma tutaj wiązania na ramionach. Krój jest ten sam, materiał ten sam, cena również ta sama. I pokażę Wam w całości. Też jest przed kolana, jest naprawdę, słuchajcie, ekstra. Wydaje mi się, że jest ciut tutaj szersza, co na lato jest jak najbardziej super. Zobaczcie, nie jest to żadna mini, więc to też jest fajne. Tylko że zbliżę się do Was i nie wiem, czy Wy to widzicie. Ja mam wrażenie, że ja stoję przed Wami w samej bieliźnie. To też jest efekt tego, że stoi centralnie przed oknem. To jest to, co Wam przed chwilą powiedziałam. Natomiast wydaje mi się, że ona w różnych sytuacjach i tak może prześwitywać. Jak może będę siedziała w biurze, tego nie będzie widać, ale jak na przykład stanę przodem do ognia, to będzie prześwitywać. Więc ja nie wiem, czy to... Mi też chodziło o sukienki takie, że mogę nosić do pracy, nie tylko po pracy. Bo wiecie, po pracy mogę sobie zarzucić tutaj torebkę i nic nie będzie widać. Natomiast mi chodziło o właśnie takie sukienki, żeby nosić też do pracy, więc nie wiem, co mam zrobić. No ale przyznajcie, że jest ładna, bo ona jest ładna. A ja też wzięłam czarną, bo tak sobie pomyślałam, kurczę, tamtą wzięłam w paski, to tą wezmę czarną, bo pewnie nie będzie prześwitywać. No i zobaczcie, jak się okazuje, to ten materiał jest na tyle cienki, że nawet czarny prześwituje. I dobra, teraz założę sukienkę numer 3. No i dobrze, to jest sukienka numer 3. Ona już jest sukienką maxi, natomiast mi nie sięga do samej ziemi, dlatego że jestem wysoka, a to jest rozmiar S, więc sięga mi tak do kostek, co absolutnie mi nie przeszkadza. Dla mnie suknia nie musi się ciągnąć, słuchajcie, po ziemi, także to jest ok. Ogólnie też jest szeroka, zobaczcie. Natomiast gumka jest wąska, więc tutaj... Polecałabym zmierzyć ją w sklepie, jeżeli macie taką możliwość. Ona ma takie rozporki i jest naprawdę ekstra. Bardzo dobrze się w niej czuję. Chyba najlepiej z tych wszystkich, aczkolwiek one wszystkie są ok, gdyby nie to, że one prześwitują. Także tutaj ja nie mam jakby zastrzeżeń do samych sukienek, tylko do materiału. No i ta tak wygląda. Ona w normalnej cenie kosztowała 69 zł, natomiast ja ją kupiłam za też chyba 35 zł, bo skorzystałam ze zniżki jakiejś jednej, drugiej i tak mi wyszło. Delikatnie również prześwituje, zobaczcie, ale wydaje mi się, że mniej. Jak stałam tam w pokoju i tak patrzyłam sobie w lustro, to wydaje mi się, że mniej, bo ona nie jest tutaj taka obciśnięta, więc no nie wiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co mam zrobić, ale ogólnie no szkoda, słuchajcie, że taki materiał. No ale z drugiej strony, no z czego mieli te sukienki zrobić? Z jakiejś grubej bawełny, to też bez sensu na lato. To już lepsza jest ta wiskoza. Pomyślę, zastanowię się i pewnie dam Wam znać w następnym vlogu, a tymczasem będę się z Wami żegnała, ponieważ będę zaraz wychodziła, pogoda się zmieniła, ludzie chodzą w swetrach, także mam nadzieję, że to już tak zostanie, bo uwielbiam taką pogodę. Ja zaczynam czuć jesień na Instagramie, dziewczyny wrzucają jakieś tam, za granicę oczywiście, outfity w swetrach i po prostu to jest to, co ja lubię. Naprawdę, mogę sobie kupić sukienkę, ale ja zdecydowanie bardziej wolę ten okres jesienny i kiedy chodzimy w jakichś tam grubych swetrzykach, jeansach i... w jakichś fajnych półbutach. Także dobra, będę się z Wami żegnała. Napiszcie też swoje zdanie, czy te sukienki Wam się podobają, a może je macie. I dajcie znać, czy faktycznie one tak prześwitują, czy to okno tutaj to powoduje. No i co? I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!